Witam Cię, drogi Filipie. Mam dla Ciebie mnóstwo prezentów. Tutaj w tej reklamówce jest wszystko. Czego chcesz? Nie, ja nie chcę Twoich prezentów. To co chcesz? O, to chcę. Dokładnie tak samo było w raju. Pan Bóg stworzył cały świat przepięknie, przecudnie, zresztą możemy to widzieć nie tylko na wiosnę, w lecie, na jesieni, ale także właśnie chociażby tej zimy, która już daje o sobie pierwsze znaki. Stworzył człowieka z miłości, bo bardzo go kochał. Stworzył go na swój obraz i podobieństwo, czyli najlepiej jak potrafił. A ukoronowaniem tego wszystkiego była wolna wola. Pan Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru. Człowiek nie był jak ta kukiełka, którą pociąga się za sznurki, ona odpowiednio do pociągniętych sznurków się rusza. Pan Bóg dał człowiekowi wszystko, co tylko chciał. Wszystko najlepsze. I Pan Bóg poprosił człowieka tylko o jedną rzecz, żeby nie jadł owoców z drzewa poznania dobra i zła, czyli żeby sam nie decydował, co jest dobre, a co złe. Tylko tą jedną rzecz. Wszystko inne było dla człowieka dostępne. Wydawać by się mogło, że człowiek żyłby długo i szczęśliwie. Ale nie. Człowiek ma jakąś wrodzoną zdolność wplątywanie się w różne sytuacje. Tak samo jak z codziennymi rzeczami. Wkładamy do kieszeni idealnie ułożone słuchawki, a wyciągamy całkowicie poplątane. Dokładnie tak było w raju. Człowiek też zaplątał się w grzech. I tu zaczyna się nowa historia. Historia nas wszystkich. Historia człowieka zaplątanego w grzech. Grzech to nic innego jak odwrócenie się od Pana Boga plecami. Mówię, Panie Boże, dziękuję za podpowiedź, ale ja mam własną wersję i własny wybór. Idę własną drogą. Dziękuję, ale nie skorzystam. I stopniowo odchodzimy od Pana Boga. Mamy tutaj wielkie niebezpieczeństwo, bo o ile odejdziemy parę kroków, odwrócimy się, to widzimy tego Pana Boga, ale kiedy człowiek idzie dalej, jest coraz bardziej uwikłany w grzech, coraz bardziej od Pana Boga odchodzi, to może przyjść taki moment, że kiedy odwróci się za swoimi plecami, tego Pana Boga już nie będzie. Zgubi bezpowrotnie drogę do Pana Boga, albo odnalezienie tej drogi będzie szalenie trudne. Grzech na pierwszy rzut oka może wydawać się czymś bardzo fajnym, przyjemnym, atrakcyjnym. Wydaje Ci się, to jest Twoje szczęście. Później jednak przychodzi bardzo wielkie rozczarowanie i człowiek jest zawiedziony. Okazało się, że to nie była prawda. I czasami człowiek, idąc w grzech, już po ludzku nie ma ratunku. Już sam nie da rady się z tego wyciągnąć, nie da rady się z tego wyplątać. To, co dla człowieka jest niemożliwe, dla Pana Boga jest jak najbardziej do wykonania. Dlaczego Jezus przychodzi na ziemię? Jezus przychodzi na ziemię po to, aby rozplątać człowieka z grzechu. Jezus przez swoje narodzenie i śmierć uwalnia nas od grzechu. Nie znaczy to jednak, że grzech całkowicie zniknął. Tak samo jak szatan namówił Adama i Ewę do tego, żeby popełnili grzech, tak samo każdego dnia będzie namawiał nas. Często zaczyna się od czegoś bardzo drobnego i bardzo małego. Jak my lubimy w życiu jeść. Przyjemność jedzenia jest dla każdego człowieka niebywałą gratką, jak ten jogurt, który właśnie za chwilę będzie wcinał ksiądz Przemek. Jakie dobre myśli sobie ksiądz Przemek. I często zdarza się właśnie, że niespodziewanie ukradkiem coś skapnie nam na ubranie. Ojej! Podobnie jest z grzechem. Nieraz niespodziewanie spadnie na naszą duszę. Nie musisz jednak od razu ramić całej koszulki. Podobnie jest z grzechem. Kiedy zgrzeszysz, nigdy nie mów: teraz to już wszystko jedno. Mogę grzeszyć ile wlezie. Przecież i tak muszę iść do spowiedzi. Jezus nie chciał, żebyśmy całe nasze życie chodzili poplamieni grzechem. Dlatego zostawił nam sakrament spowiedzi. To właśnie w spowiedzi Chrystus oczyszcza naszą duszę i sprawia, że nasza dusza czuje się lekka, uwolniona od grzechu. Chcemy Wam dzisiaj przedstawić patrona dobrej spowiedzi, świętego Rafała Kalinowskiego.
Szczęść Boże. Jesteśmy w Czernej, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplężnej, ale także miejsca kultu świętego Rafała Kalinowskiego. Tu święty Rafał był też przeorem, tutaj wzrastał, tutaj otrzymał święcenia kapłańskie swego czasu, no i całe główne relikwie jego były pochowane na cmentarzu, a teraz są w specjalnej okolicznościowej kaplicy. Święty Rafał tutaj zasłynął tym, że stał się faktycznie odnowicielem polskiego Karmelu całego. Urodził się w Wilnie w 1835 roku, był inżynierem wojskowym i tam właśnie w Petersburgu na studiach zatracił trochę wiary. Wiemy, że 10 lat nie chodzi do spowiedzi, a więc jest to jakiś taki okres, byśmy wzięli, no trudny, wojny jego wewnętrznej, duchowej walki, ale dzięki temu potem, jak się nawrócił, ale nawrócił się w 35 roku życia, nawet mówi takie piękne zdanie: Bóg oddał nam się cały za nas, jakże mam nie poświęcić się Jemu. I w nim już jest to powołanie kapłańskie. Ono rośnie przez całą Syberię, bo zostaje skazany najpierw na karę śmierci zamienioną, potem na katorgę sybirską i po 10 latach tej katorgi sybirskiej wraca. Mówiliśmy o tym, że ojciec Rafał był, zanim został ojcem, buntownikiem. Gdzieś odszedł od Pana Boga i to... Co się stało, że wrócił? Przeżywa wewnętrzne, no, różnego rodzaju rozterki i zawierzenie się Panu Bogu w końcu się w nim dokonuje, kiedy w Wilnie chodzi od konfesjonału do konfesjonału, myśląc, że tam jest któryś z kapłanów, jednak nie znajduje nikogo. I wtedy sobie postanawia właśnie, że on kiedyś będzie dobrym kapłanem, spowiednikiem. No, stał się, mówimy, męczennikiem czy apostołem konfesjonału. Bardzo wiele ludzi od rana czekało, żeby móc się u niego wyspowiadać. Ojcze Rafał Kalinowski jest patronem spowiedzi tych, którzy przychodzą do konfesjonału prosząc o odpuszczenie grzechów. I gdyby ojciec miał do dzieci powiedzieć, czym jest spowiedź i dlaczego warto się spowiadać? No, spowiedź u świętego Rafała to jest bardzo ważny sakrament. On pokazuje, że nawet największe grzechy, jeśli człowiek ma, to są one do obmycia. To tak jak myjemy się codziennie przecież ręce, usta, twarz, tak samo trzeba obmyć duszę. I to właśnie po to jest ta spowiedź, żeby obmyć. A więc to od człowieka zależy, czy wybiera zło, czy dobro. Jeśli człowiek wybiera dobro, no to w jakiś sposób współpracuje z łaską Bożą, no i obmywa się z tych grzechów ludzkich, które gdzieś tam są. Natomiast po dziś dzień rzeczywiście mamy tu dużo pielgrzymek, dzieci pierwszokomunijnych, które też korzystają ze spowiedzi, albo takie, które są w tygodniu białym po pierwszej komunii świętej i one tutaj takie rozbrykane, wesołe, w tym momencie rzeczywiście do nich dociera coś o świętym Rafale, o jakimś zakonniku świętym, o kimś, kto może im w czymś pomóc. Stresuje cię spowiedź? Nie przejmuj się. Wielu tak ma. Wyznawanie grzechów nie jest czymś przyjemnym i może wiązać się z jakimś lękiem, strachem, ale pamiętaj, za każdym razem, kiedy tutaj przychodzisz, jesteś zwycięzcą. Pamiętaj, że zawsze rozmawiasz z Panem Bogiem. Ksiądz jest tylko pośrednikiem między Tobą a Jezusem. I pamiętaj, ksiądz też popełnia grzechy. Ty dzisiaj spowiadasz się u Niego, a jutro On u innego księdza. Przed spowiedzią nigdy nie zapomnij o rachunku sumienia. Może jeszcze przed przyjściem do kościoła w domu, na cichej modlitwie, odpowiedz sobie na dwa bardzo ważne pytania. Pierwsze, za co chcesz przeprosić Pana Boga, co serce mówi Ci, że wypadałoby naprawić. I drugie, za co chcesz przeprosić drugiego człowieka. Możesz też poprosić starszych, aby podpowiedzieli Ci, jak dobrze zrobić rachunek sumienia. Przed przyjściem do spowiedzi przeproś Pana Boga w swoim sercu i pogódź się z tymi, których mogłeś jakimś złym czynem zranić. Zastanów się też, co możesz zmienić, jedną konkretną rzecz. Pamiętaj, małymi krokami możesz osiągnąć bardzo wiele. I najważniejsze, spokojnie i szczerze wyznaj swoje grzechy. Pamiętaj, że Pan Bóg cieszy się niesamowicie z tego, że przychodzisz do spowiedzi, a nie jest zły na to, jakie grzechy zrobiłeś. Po spowiedzi nasza dusza staje się czysta. Zaczynamy zupełnie nowy rozdział
historii życia z Panem Bogiem. Przykładem takiego nowego początku jest życie świętego Rafała Kalinowskiego. Trochę się pogubił, oddalił od Boga, 10 lat nie chodził do spowiedzi, ale Pan Bóg zrobił z niego wielkiego świętego. Zapraszamy Was i Waszych najbliższych do spowiedzi świętej. To najpiękniejszy sposób, aby pięknie przygotować się na święta Bożego Narodzenia. Jeżeli z racji pandemii nie możecie tego uczynić, to starajcie się w Waszym sercu przeprosić Boga za wszystkie grzechy i obiecać, że kiedy tylko przyjdzie taka możliwość, jak najszybciej przystąpicie do spowiedzi świętej. Dzisiaj zobaczyliśmy, jak człowiek zaplątał się w grzech do tego stopnia, że już sam nie mógł się z tego wydobyć. Na szczęście Pan Jezus przyszedł i wyciągnął nas. I za każdym razem, kiedy przychodzimy do spowiedzi, On nam przebacza i nigdy się tym nie męczy. Jezus przyszedł, aby rozplątać nas z grzechu. I w tym tygodniu niech to będzie naszą radością. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Do zobaczenia.